kształcenie inżyniera przyszłości. Temat wydaje się być bardzo aktualny, ale jednocześnie bardzo trudny, ponieważ zadania, które dzisiaj realizuje inżynier w różnego typu organizacjach, są bardzo różnorodne. I ponad wszelką wątpliwość wiemy, że nie wystarczą tylko twarde kompetencje techniczne, ale niezwykle ważne są również umiejętności interpersonalne. Inżynier działa dzisiaj w środowisku bardzo zróżnicowanym, musi umieć komunikować się z osobami o bardzo różnorodnym profilu wykształcenia, musi również umieć zarządzać projektami, musi być osobą o bardzo szerokich horyzontach. I dlatego do panelu zaprosiliśmy przedstawicieli bardzo różnych środowisk, od środowisk akademickich, czyli osób, które w istocie kształcą inżynierów, poprzez reprezentantów pracodawców, którzy tych inżynierów zatrudniają. W panelu uczestniczą również student, a także absolwent naszej uczelni.